Gdy Święty Jan Maria Wianej był proboszczem w Ars i właśnie otworzył swój drugi dom schronienia dla małych sierot, kiedy dziwne odgłosy zaczęły zakłócać resztę jego nocy i ciszę jego plebanii, tak mówił o pochodzeniu tych prześladowań. Pierwszy raz demon przyszedł mnie dręczyć o dziewiątej wieczorem. Miałem już iść spać. Trzy wielkie uderzenia rozległy się w drzwiach mojego podwórka, jakby ktoś próbował je wyważyć z ogromną siłą. Natychmiast otworzyłem okno i zapytałem: Kto tam jest? Ale nic nie widziałem i poszedłem spać, polecając się Bogu, najświętszej dziewicy i mojemu dobremu aniołowi. Nie zasnąłem, ale trzy kolejne gwałtowne uderzenia. Zapukały do drzwi zewnętrznych, ale tym razem na drzwiach klatki schodowej, która prowadziła do mojego pokoju. Wstałem i zawołałem po raz drugi. Kto tu jest? Nikt nie odpowiedział. Wyobrażałem sobie, że to złodzieje i myślałem, że to dobrze, aby podjąć środki ostrożności. Poprosiłem dwóch dzielnych mężczyzn o pomoc aby spali na plebanii, by przepędzić złodziei, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przyszli kilka nocy z rzędu, słyszeli hałas, ale nic nie odkryli i byli przekonani, że ten hałas miał inną przyczynę niż złośliwość ludzi. Ja sam szybko zyskałem tę pewność. W zimną noc, kiedy spadło dużo śniegu, w środku nocy słychać było trzy ogromne uderzenia. Pospiesznie skoczyłem z łóżka, wziąłem lampę i zszedłem na podwórko, myśląc tym razem, aby znaleźć zbiegłych przestępców i wezwać pomoc. Ale ku mojemu zdumieniu nic nie widziałem, nic nie słyszałem, a co więcej, nie odkryłem na śniegu żadnego śladu. Nie wątpiłem już, że to demon chciał mnie przestraszyć. Poddałem się woli Bożej, prosząc Go, aby był moim obrońcą i opiekunem i zbliżył się do mnie ze swoimi aniołami, kiedy mój wróg przyszedł ponownie, aby mnie dręczyć. Święty Jan Maria Wianej był też dręczony wewnętrznie, w najbardziej uporczywy i bolesny sposób, przez myśli rozpaczy. Ciągle widział piekło pod nogami, a diabelski głos powtarzał mu – że jego miejsce jest w piekle. Dlatego męczennika nie trwało to tylko kilka nocy, lecz aż 35 lat. Przez trzydzieści pięć lat szatan rzucał wszystko, co miał przeciwko temu świętemu kapłanowi. Zwykle o północy trzy wielkie uderzenia w drzwi plebanii ostrzegały proboszcza z Ars o obecności demonów, i w zależności od tego czy jego sen był głęboki czy lekki uderzenia były mniej lub bardziej głośne aż pewnej nocy demon wdarł się do pokoju proboszcza chwycił za zasłony łóżka i potrząsał nimi z furią jakby chciał je oderwać tak że pozostały z nich tylko strzępy często zdarzało się że demon uderzył jak ktoś kto chciał się włamać chwilę później bez otwarcia drzwi był w pokoju, poruszając krzesłami, wywracając meble, wołając do księdza szyderczym głosem: Wianej, wianej, będziemy cię mieć, chodź, mamy cię, mamy cię, będziesz w piekle. Przez kilka kolejnych nocy słyszał krzyki tak głośne i groźne, że drżał z przerażeniem. Głosy te mówiły w nieznanym języku. Porównał ich tumult do hałasu armii, mówiąc, że wojska demonów przebywają na jego podwórku. Czasami proboszcz z Ars słyszał w dolnym pokoju pod nim hałas, jakby skacząc jakiś wielki koń uciekał. Po czym uniósł się do sufitu i spadł mocno z wielkim hukiem na posadzkę. Innym razem Ogromny hałas, jakby żandarm ubrany w duże buty uderzał nimi na płytach schodów. Innym razem to był dźwięk dużego stada owiec, jakby pasły się nad jego głową. Nie można spać w tak wielkim hałasie. Więc pewnej nocy, kiedy święty Wianej był bardziej zirytowany niż zwykle, powiedział: Mój Boże, chętnie poświęcam Ci kilka godzin snu dla nawrócenia grzeszników. Natychmiast piekielny demon odszedł. Nastała cisza, a biedny ksiądz mógł na chwilę odpocząć. Wianej akceptował dręczenie go przez diabła i wiedział, że atakuje go z powodu wielu pojednanych grzeszników. Często najbardziej atakowany był w noc poprzedzającą przyjazd do miasta wielkiego grzesznika, który miał wyznać swoje grzechy. Diabeł dręczył go także w innych miejscach, między innymi w Saint-Triver, gdzie pomagał innym księżom. W nocy z pomieszczenia, w którym spał, dochodziły dziwne dźwięki, mury plebanii trzęsły się, a duchowni najzwyczajniej w świecie bali się. Poszli do księdza Wianeja, przekonani, że został zabity, ale on leżał w łóżku, jakby nigdy nic ciągnięty przez jakieś niewidzialne istoty. Kiedyś łóżko w zaczęło się palić. Ksiądz kończył spowiadać i miał zacząć mszę świętą. Na wieść o pożarze duchowny nie pobiegł na plebanię. Spokojnie wykonywał dalej swoje czynności. Wiedział, że diabeł chciał go odciągnąć od prowadzenia mszy. Nie bez powodu nazywa się świętego Jana Wianeja męczennikiem konfesjonału. Był zmęczony spowiadaniem godzinami, odprawianiem mszy, a diabeł go dręczył, nie pozwalając na odzyskanie sił. Gdy usiłował zasnąć, diabeł przypuszczał atak. Na każdy szturm duchowy reagował czynieniem znaku krzyża i szatan odchodził. Ksiądz Wianej za swoją nieustępliwość został przez Boga nagrodzony. Mógł w jeszcze większym stopniu pomagać ludziom, wyrzucać z opętanych złe duchy. Diabeł powiedział mu nawet: Gdyby było trzech takich kapłanów jak ty, moje królestwo zostałoby zniszczone. Umiejętność czytania dusz i nauczania głębokich prawd Ewangelii przyniosły świętemu Wianejowi wiele uwagi. Mężczyźni i kobiety przybywali do jego parafii z wielu kilometrów. Wianej był jednak bardzo skromnym człowiekiem i nigdy nie szukał nagrody ani szacunku u swoich wiernych. Ataki demoniczne trwały nadal, ale później Wianej zauważył: Demon jest bardzo przebiegły, ale nie jest silny. Gdy uczyniłem znak krzyża, odszedł. Ataki szatana na świętego Jana Wianeja były ostatnią deską ratunku, ponieważ codzienne pokusy, które wszyscy znamy, nie zadziałały na świętego. Diabeł podkręcił więc swoją grę i próbował przestraszyć księdza, aby ten się podporządkował. Zamiast jednak zaszyć się w swoim pokoju i poddać się woli szatana, wianej otrzymał Bożą łaskę, aby podążać za wolą Ojca. I pozostać wiernym do końca. Czy to przypadek, że szatan zaatakował świętego Jana Janeja, zanim do miasta przybyli wielcy grzesznicy? Myślę, że wielokrotnie my również osobiście doświadczamy przeszkód, gdy chcemy pójść do spowiedzi. Pozostańmy wierni Chrystusowi i toczmy dobry bój, angażując się jeszcze bardziej w bycie misjonarzem miłosierdzia. Święty Janie Mario w Janeju, módl się za nami. Amen.